Cześć Julka, cześć Tola. Cześć. Jak tam? Co robiłyście w weekend? A byłyśmy na lodach w parku. A co wy macie na uszach? Zobacz. Pokaż. Wow, jakie ładne. Mamy kolczyki i dziurki w uszach. Wczoraj pani kosmetyczka nam przebiła. Ja też chcę takie. Powiemy mamie i na pewno się zgodzi. A czy to boli? Nie bardzo. Ja bym chciała niebieskie, a ja fioletowe. My mamy bardzo drogie kolczyki, złote z brylantami. Poproście tatę, może wam też takie kupi. Jak tylko wrócimy do domu, to zapytamy mamę, czy możemy mieć kolczyki. Fajnie, wszystkie będziemy mieć kolczyki. Cześć dziewczynki, jak było w przedszkolu? Fajnie, mamo. Mamo, możemy mieć kolczyki? Ale nie macie przebitych uszu, to po co wam kolczyki? Ale my chcemy przebić uszy. Dzisiaj Kasia przyszła z takimi ładnymi, świecącymi kolczykami. I Roxana też. Wiesz, jak się ładnie błyszczą? Możemy. Nie, dziewczynki, nie zgadzam się. Nie musicie mieć wszystkiego, co inne koleżanki. A poza tym to trochę kosztuje. O, mamo. Może się zgodzę, jak będziecie starsze. To nie fair. Jak mama nam nie chce przebić uszu, to zróbmy sobie kolczyki same. Okej, co potrzebujemy? Nożyczki, kolorowy papier i klej. Okej, mamy nożyczki i klej. Jeszcze kawałek papieru i wycinamy. Będziemy mieć śliczne kolczyki. I co myślisz, ładne? No, nie błyszczą się tak jak od Kasi i Roxany. Ale chyba wyszły. Chodźmy się pokazać Izie. Hejo, zobacz jak ładnie wyglądamy. Co wy macie na uszach? Kolczyki własnej roboty. Podoba ci się? No, wiecie. Julka, coś się odpadło. Tobie też, Tola. Gdzie? O nie! To nie był jednak dobry pomysł. Zostałam z jednym kolczykiem. Ja też. I za ty miałaś kolczyki, jak byłaś w naszym wieku? Nie, ale za to teraz mam. Gdzie? Nie widzę. Bo nie mam kolczyków w uszach, ale za to tutaj. Zobaczcie, świeżo zrobiony. Kolczyk w pępku? To ty możesz mieć kolczyki, a my nie? Nie zgadzam się na to. Bo ja już jestem prawie dorosła dziewczynki, wiem co robię. Mama musi się zgodzić. Mamo, Iza ma kolczyk w pępku, my też chcemy mieć. W pępku? Nie, my chcemy w uszach. Izabela, pokaż się tylko. Jak mogłaś sobie zrobić kolczyk w pępku? Nawet nie zapytałaś mnie o zdanie. Mamo, nie rób tragedii, zawsze mi się taki podobał, a poza tym mogę go w każdej chwili wyjąć. Chyba już nie muszę cię o wszystko pytać, co nie? Dopóki tutaj mieszkasz, droga damo, powinnaś. Już niedługo, bo za niedługo wyprowadzam się z Brianem. Co ty gadasz? Gdzie? Na mieszkanie. My chcemy kolczyki! My chcemy kolczyki! My chcemy kolczyki! I widzisz, co narobiłaś? Już prawie zrezygnowały z tego pomysłu. To zrób im, jeśli chcą. Jej! Ja już powiedziałam, nie. O! Ja idę, pa. Hej, co się dzieje? Chcemy dziurki w uszach. Okej. Co? Hurra! Hallo, ale ja się nie zgodziłam. Dlaczego? Przecież to nic takiego. To są dziewczynki, niech mają kolczyki. No dobrze, to w takim razie ty z nimi jedziesz do kosmetyczki. Co? Ale dlaczego ja? Aha, i weź sobie pieniądze. To trochę kosztuje. Powodzenia. Szybko, tatusiu, będziemy mieć super kolczyki. Ile może kosztować takie przebicie uszu? No, zbierajcie się, jedziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na przebicie uszu. Świetnie, zapraszam. Dam wam katalog ze wzorami kolczyków. Usiądźcie sobie i przejrzyjcie. Są tam wzory kolczyków i cennik. Jeżeli się zdecydujecie, to zawołajcie. Zobacz, jakie te ładne. Wow, o, widziałaś te? Ja chcę te. Popatrz, to są takie jak ma Roxana i Kasia. Ja będę chyba chciała te. Tato, jakie kolczyki możemy wybrać? Obojętnie, jakie wybierzecie, takie wam kupię. Super! Jesteś świetny, tato. No to bierzemy te, co Roxana i Kasia. Okej. I co, dziewczynki, udało się coś wybrać? Tak. Poprosimy numer 332. Świetnie, to bardzo ładne kolczyki. Mogą być, proszę pana? Tak, mogą być. Cena odpowiada?
Nie spojrzałem, ale przecież ile to może kosztować? Do roboty. Aha, w takim razie zapraszam na fotel. Jak masz na imię? Tola. Bardzo ładne imię. Proszę pani, czy to będzie bolało? Nie bardzo. Zrobię to szybko i prawie bezboleśnie. Nie bój się. Mam taki specjalny przyrząd, który od razu założy ci kolczyk. Okej, teraz nie ruszaj się. I gotowe. Jedna dziurka zrobiona, kolczyk założony. I co, bolało? Nie, tylko uszczypnęło. Teraz druga strona i będziesz miała piękne kolczyki. I gotowe. Możesz się przejrzeć w lustrze. Wow, śliczne, dziękuję. Ładnie wyglądasz, teraz moja kolej. Nie ruszaj się, zaraz będzie po wszystkim. Super, teraz drugie uszko. I po wszystkim. Dziękuję, ładne są. Tato, jak ci się podoba? No piękne kolczyki wybrałyście. Nie wiem, dlaczego mama robiła taki problem z tymi kolczykami. Poszło szybko i bezboleśnie. Poczekajcie, tu tylko zapłacę i jedziemy do domu. Chciałam zapłacić. Oczywiście. Płaci pan 1530 zł. Słucham, ile? 1530 zł. Za dwie pary kolczyków? Dziewczynki wybrały z katalogu najdroższe wersje. Złote kolczyki z brylantami. Przecież widział pan katalog. Tak, tak, widziałem. Okej, zapłacę kartą. Dziękuję i zapraszam ponownie. Dziękuję, do widzenia. Tatusiu, dziękujemy, jesteś kochany. Nigdy ich nie zdejmiemy. Mam nadzieję. Mamo, zobacz, ładne. Wow, piękne. Musiały być drogie. Nie, nie, w promocji były. Aha, okej. Dziewczyny, gotowe? Musimy jechać. Tak, tatusiu, jesteśmy gotowe. A gdzie macie kolczyki? A, ściągnęłyśmy, jednak nam przeszkadzały. Że co? A teraz czas na pozdrowienia. Pozdrowionka dla Zuzy M, Patika, Pysiaczka, Akity TV, Ameli Zielińskiej. Pozdrowienia dla Gambik z Gambii, Kasi Przybyły, Kingi Brąś, Nataszy Leciejewskiej oraz Oli. Dzięki wielkie za oglądanie naszych filmów. Pozdrawiamy również tych wszystkich, których nie jesteśmy w stanie pozdrowić na kanale, bo jest Was tak dużo. Także czekajcie na następne filmy. Pozdrowienia będą w kolejnym odcinku. Pa, pa!